Tekst manny na 25 października. Odważnie postępujcie, a Pan będzie z dobrym. Druga kronik, rozdział 19, werset 11. Komentarz parałzyjny. Ktokolwiek ma do wykonania jakiś obowiązek, niech się nie boi, lecz starając się wykonać nieprzyjemne zadanie uprzejmie, sprawiedliwie i z miłością, niech się nie boi człowieka. Ale Pana, usiłując podobać Jemu, niech świat prowadzi swoją walkę. Bóg wszystko nadzoruje, a ostateczny wynik będzie chwalebny. My, którzy jesteśmy obywatelami nowego państwa, nowego królestwa nie z tego świata, którzy nie używamy broni cielesnej, lecz miecza ducha, staczajmy dobrej bój wiary. Uchwyćmy się chwalebnych rzeczy wystawionych przed nami i nie tylko trwajmy sami, ale także pomagajmy trwać wszystkim tym, którzy mają tego samego ducha i są członkami tej samej duchowej armii, zupełni w tym, który jest głową, wodzem naszego zbawienia, reprint nr 3393 Komentarz epifaniczny Odważne postępowanie nie oznacza niedoceniania trudności, zadań czy wrogów, ani przeceniania naszych zdolności i osiągnięć. Oznacza ono trzeźwą ocenę wszystkiego, co jest związane z naszym chrześcijańskim bojem. Dzięki temu rozumiemy, że więksi są ci, którzy są za nami, niż ci, którzy są przeciwko nam. To pozwoli nam z sercem pełnym nadziei na zwycięstwo, odważnie stawiać czoła wszelkim niebezpieczeństwom. Jeśli do naszej odwagi dodamy dobroć serca, ten, który sprawia, że wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy miłują Boga, okaże miłosierdzie dla naszych ludzkich braków, wad, słabości oraz niedojrzałości nowego serca, umysłu i woli. A także łaskę ku pomocy w każdym czasie potrzeby. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Jozłego rozdział pierwszy wersety od pierwszego do dziewiątego, i stało się po śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, że mówił Pan do Jozłego syna nunowego, sługi Mojżeszowego, i rzekł: Mojżesz, sługa mój, umarł, przetoż teraz wstań, Przepraw się przez ten Jordan, ty, i wszystek lud ten, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, dawam. Każde miejsce, po którym deptać będzie stopa nogi waszej, dałem wam, jaką obiecał Mojżeszowi. Od puszczy i od Libanu tego, i aż do rzeki Wielkiej, rzeki Eufrates, i wszystka ziemia Chetejczyków. I aż do Morza Wielkiego na zachód słońca, będzie granica wasza. Nie ostoi się nikt przed Tobą po wszystkie dni żywota Twego, jaką był z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię opuszczę. Zmacniajże się i mężnie sobie poczynaj. Albowiem ty podasz w dziedzictwo ludowi temu ziemię, o którą przysiągł ojcom ich, że im ją dam. Tylko się zmacniaj i bardzo mężnie sobie poczynaj, abyś strzegł i czynił wszystko według zakonu, który ci rozkazał Mojżesz, sługa mój, nie uchylaj się od niego ani na prawo ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich. Ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy. Abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim, albowiem na ten czas poszczęścią się drogi twoje, i na ten czas roztropnym będziesz. A zarzem nie rozkazał, zmocnij się i mężnie sobie poczynaj. Nie lękaj się, a nie trwusz sobą, albowiem z tobą jest Pan, Bóg Twój, we wszystkim. Do czegokolwiek się obrócisz, Druga kronik rozdział piętnasty wersety siódmy i ósmy. Przetoż wy wzmacniajcie się, a niech nie słabieją ręce wasze, bo czeka zapłata pracy waszej. A gdy usłyszał a za te słowa, i proroctwo obeda proroka, wzmocnił się, i zniósł obrzydliwości ze wszystkiej ziemi judzkiej i benjamińskiej, i z miast, który był pobrał na górze Efraim. I odnowił ołtarz Pański, który był przed Przysionkiem Pańskim. Przypowieści Salomonowe rozdział 28 werset 1. Uciekają niezbożni, choć ich nikt nie goni, ale sprawiedliwi jakolwiek młode są bez bojaźni. Ezechiela rozdział 2 werset 6. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich, ani się lękaj słów ich. Że odporni a jako ciernie są przeciwko tobie, a że między niedźwiadkami mieszkasz, słów ich nie bój się, ani się twarzy ich lękaj, przeto, że domem odpornym są. Rozdział trzeci werset dziewiąty. Uczyniłem czoło Twe jako diament, i twardsze nad skałę, nie bójże się ich, ani się lękaj twarzy ich, przeto, że są domem odpornym. Pierwszy Koryntów rozdział 16, werset 13, Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, wzmacniajcie się. Filipensów rozdział 1, wersety 27 i 28, Tylko się tak sprawujcie, jako przystoj Ewangelii Chrystusowej, abym, lub przyjdę i oglądam Was, lub nie przyjdę, słyszał o Was iż stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, bojując w wierze ewangelii, ani w czym nie strachając się przeciwników, co onem jest pewnym znakiem zginienia, a wam zbawienia, a to od Boga. Drugi Tymoteusza rozdział pierwszy werset 7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i zdrowego zmysłu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 1 do 14, to gdy się stało, kusił Bóg Abrahama, i rzekł do niego, Abrahamie. A on odpowiedział, Ową ja. I rzekł Bóg, Weź mi teraz syna twego, jednego twego, którego miłujesz, Izaka, a idź do ziemi Moryja, i tam go ofiaruj na ofiarę paloną, na jednej górze o której ci powiem tedy wstawszy abraham bardzo rano osiodłał osła swego i wziął dwóch sług swoich z sobą i za na swego a narąbawszy drew na ofiarę paloną wstał i szedł na miejsce o którym mu bóg powiedział a dnia trzeciego, podniósłszy abraham oczy swe ujrzał ono miejsce z daleka i rzekł abraham do sług swoich Zostańcie wy tu z osłym, a ja z dziecięciem pójdziemy aż do onąd, a odprawiwszy modlitwy, wrócimy się do was. Wziął tedy Abraham drwa na ofiarę paloną i włożył je na Izaka, syna swego, a sam wziął w rękę swoje ogień i miecz i szli obaj pospołu. I rzekł Izaak do Abrahama, ojca swego, mówiąc, ojcze mój, a on odpowiedział. Owom ja, synu mój. I rzekł Izaak: Oto ogień i drwa, a gdzież baranek na ofiarę palonu? Ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim, albowiem na ten czas poszczęszczą się drogi twoje, i na ten czas roztropnym będziesz. A zarzem ci nie rozkazał: Zmocnij się i mężnie sobie poczynaj. Nie lękaj się, a nie trwórz sobą, albowiem z tobą jest Pan, Bóg Twój, we wszystkim, do czegokolwiek się obrócisz. Druga kronik rozdział piętnasty, wersety siódmy i ósmy. Przetoż wy się, a niech nie słabieją ręce wasze, bo czeka zapłata pracy waszej. A gdy usłyszał za te słowa, i proroctwo obeda proroka, wzmocnił się. I zniósł obrzydliwości ze wszystkiej ziemi judzkiej i benjamińskiej, i z miast, który był pobrał na górze Efraim, i odnowił ołtarz pański, który był przed przysionkiem pańskim. Przypowieści Salomonowe rozdział 28 werset 1: Uciekają niezbożni, choć ich nikt nie goni, ale sprawiedliwi jako wie młode są bez bojaźni. Ezechiela rozdział drugi werset szósty. Ale ty, synu człowieczy. Nie bój się ich, ani się lękaj słów ich, że odporni a jako ciernie są przeciwko tobie, a że między niedźwiadkami mieszkasz, słów ich nie bój się, ani się twarzyj ich lękaj, przeto, że domem odpornym są. Rozdział trzeci werset dziewiąty. Uczyniłem czoło Twe jako diament. I twardsze nad skałę nie bójrze się ich, ani się lękaj twarzy ich, przeto, że są domem odpornym. Pierwszy Koryntów rozdział szesnasty, werset trzynasty. Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, zmatniajcie się. Filipensów rozdział pierwszy wersety 27 i 28. Tylko się tak sprawujcie. Jako przystoi Ewangelii Chrystusowej, abym, lub przyjdę i oglądam Was, lub nie przyjdę, słyszał o Was, iż stoicie w jednym duchu, jednomyślnie bojując w wierze Ewangelii. Ani w czym nie strachając się przeciwników, co onem jest pewnym znakiem zginienia, a Wam zbawienia, a to od Boga. Drugi Tymoteusza rozdział pierwszy werset siódmy albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni ale mocy i miłości i zdrowego zmysłu Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 1 do 14 To gdy się stało kusił Bóg Abrahama i rzekł do niego Abrahamie a on odpowiedział owom ja i rzekł Bóg weźmi teraz syna twego jednego twego którego miłujesz Izaka, a idź do ziemi Moryja, i tam go ofiaruj na ofiarę paloną, na jednej górze, o której ci powiem. Tedy wstawszy Abraham bardzo rano, osiodłał osła swego, i wziął dwóch sług swoich z sobą, i za syna swego, a narąbawszy drew na ofiarę paloną, wstał i szedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. A dnia trzeciego Podniósłszy Abraham oczy swe, ujrzał ono miejsce z daleka. I rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie wy tu zosłym, a ja z dziecięciem pójdziemy aż do onąd, a odprawiwszy modlitwy, wrócimy się do Was. Wziął tedy Abraham drwana ofiarę paloną, i włożył je na Izaka, syna swego, a sam wziął w rękę swoje ogień i miecz. I szli obaj po społu. I rzekł Izaak do Abrahama, ojca swego, mówiąc, ojcze mój. A on odpowiedział, owom ja, synu mój. I rzekł Izaak, oto ogień i drwa, a gdzież baranek na ofiarę palonu? Daniela rozdział trzeci wersety od szesnastego do osiemnastego, odpowiedzieli Sadrach, Mesach i Abednego. I rzekli do króla, o nabuchodonozorze. My się nie frasujemy o to, co byśmy mieli odpowiedzieć, bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego, i z ręki Twojej, o królu, wyrwie nas, lubo nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że bogów Twoich chwalić, i obrazowi złotemu, Któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy. rozdział szósty, werset dziesiąty, czego gdy się Daniel dowiedział, że był podany na piśmie, wszedł do domu swego, gdzie otworzone były okna w pokoju jego przeciw Jeruzalemowi, a trzykroć przez dzień klękał na kolana swoje, i modlił się, a chwały dawał Bogu swemu, jako to był zwykł przedtem czynić. Dzieje Apostolskie rozdział czwarty werset dziewiętnasty, lecz Piotr i Jan odpowiedziawszy rzekli do nich, jeżeliż to sprawiedliwa przed obliczem Bożem, was raczej słuchać niż Boga, rozsądźcie. Rozdział piąty werset dwudziesty dziewiąty, tedy odpowiadając Piotr i apostołowie, rzekli, więcej trzeba słuchać Boga, niż ludzi. Objawienie rozdział drugi, werset 10, nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Pieśni 13 20 136, 183.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.